Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon, ale tym razem Forzy Horizon 3, żeby zaprezentować wam Toyotę Suprę, która pojawi się w Forzie Horizon 4 już niedługo, na początku grudnia, prawdopodobnie 13 grudnia. Toyota Supra MK4 RZ, dokładnie taka jak widzicie tutaj, może poza tym malowaniem Paula Walkera, ma się pojawić w Forzie Horizon 4, moi drodzy, więc będziecie mogli sobie bez problemu upalać kapora do woli w nowej superce, która, znaczy nowej, no po prostu w superce, która pojawi się w grze, tak? W Forzie Horizon 4. Będziemy ją testować do driftu, testować na dragi. Silnik, który jest tutaj standardowy w tej Suprze, jest bardzo fajnie podatny na tuning. No i oczywiście sobie to sprawdzimy w nowej Fordzie. Zaraz pokażę wam, jakie tutaj mamy zderzaki, progi i opcje tuningu, bo myślę, że z tej gry wszystko zostanie przeniesione do Forzy Horizon 4. Oni mają już gotowy model, gotowe modele tych samochodów. No właśnie, bo Toyota Supra to prawdopodobnie nie jest jedyny model, który zostanie dodany do Forzy Horizon 4. Toyota ogólnie zostanie dodana jako marka do Forzy Horizon 4 i prawdopodobnie będzie to tak jak w przypadku Mitsubishi marki, że pamiętacie, że mieli wprowadzić Lancery i wprowadzili ogólnie kilka jeszcze innych modeli ze stajni Mitsubishi. Tam był Lancer, Evo, był chyba też Galant, nie? I tak samo tutaj, zajedziemy sobie może do centrum Horizon. I tak samo tutaj pojawi się jeszcze kilka innych samochodów ze stajni Toyota. Ma się pojawić prawdopodobnie Tureno, znany też jako Toyota Corolla, to taka kwadratowa. Więc, no myślę, że będzie fajnie. No zobaczymy, jakie dokładnie samochody. Natomiast Supra ma się pojawić 13 grudnia w Forzie Horizon 4, więc myślę, że w porządku. To jest, kurde, spory ukłon w kierunku społeczności, która od samego początku, od premiery gry narzekała bardzo na to, że w Forzie Horizon 4 nie ma Toyoty Supry, a wszyscy liczyli na to, że ta stara superka się pojawi w nowej Fordzie i byli mocno zawiedzeni, trochę nawet zaszokowani, że tego samochodu tu nie ma, i był to główny powód narzekania na tą grę, tak jakby nie mieli 700 innych samochodów do wyboru, powiedzmy, w grze, nie? No a umówmy się, ten samochód stał się popularny przez serię Fast and Furious i właśnie kojarzony jest z nielegalnymi wyścigami bardziej, prawda? I no, jakby każdy chciał mieć ten samochód, chociaż dla mnie on nie jest jakiś tam super wyjątkowy. No fajny jest, ładny, tak? No ale na tle tych wszystkich samochodów, które są w Forzie Horizon 4, no to ten wypada sobie tak przeciętnie po prostu, tak? No, w Forzie Horizon 3 on też nie prowadził się jakoś tam fantastycznie i jest jaki jest, no. Jedni go lubią, no myślę, że spora część osób lubi ten samochód ze względu na wygląd, ale myślę, że bardziej ze względu na wspomnienia i emocje, jakie towarzyszą temu samochodowi, jakie wzbudza w nas, powiedzmy, emocje ten wóz, nie? Tutaj mamy zderzaki. Zobaczcie. Mamy coś takiego, mamy ten zderzak regulowany i zobaczcie, dokładka nie jest tutaj połączona z przednim zderzakiem. Mam nadzieję, że w Forzie Horizon 4 to naprawią i jakoś ten model poprawią tutaj tego zderzaka. Natomiast jest bardzo fajny zderzak, na przykład ten. Jest parę spoilerów, takich dziwnych, charakterystycznych tej części Forzy Horizon, bo nie wiem, czy gdziekolwiek indziej były takie spoilery, ale tutaj są, można zainstalować sobie na przykład taki szalony. Up. Nie, no to są filmówki normalne, nie? Wiadomo. Pyk, zderzak z tyłu, możemy sobie dać. O, chyba ten był dedykowany do tego malowania. I tutaj możemy sobie dać jeszcze coś takiego, nie wiem. Dla mnie to nie wygląda dobrze, ten próg. I
takie można sobie rzeczy tutaj dać. No jest sporo, jak na Forza Horizon to jest bardzo dużo zderzaków, naprawdę. Ze swapów, no myślę, że w Forza Horizon 4 będzie więcej możliwości wybierania tych swapów. Tu oczywiście najważniejsza rzecz, czyli turbo, też będziemy mogli uturbić, no bo Toyota Supra nie jest jakoś super dobra, stokowa, tak? To jest normalny samochód, no. Trochę tam jest szybka i tyle. Wszyscy się tak myślą, że ojejku, Toyota Supra to jest, wygrywa z Lamborghini, nie wiadomo co jeszcze robi. Nie, prawda jest taka, że Lamborghini jest stokowa, a Supra ma, w Suprze już turbo nawet ma turbo, czyli biturbo, czy triple turbo. No, po prostu ludzie patrzą na ten samochód, jakby to nie wiadomo co było, to jest normalny sportowy wóz, tylko on został jakby przez tą serię Fast and Furious, czyli Szybcy i Wściekli, został tak wywindowany. Nie jest jakiś tam wyjątkowy, no, jeśli chodzi o moc, tylko po prostu ma spore opcje rozbudowy, tuningu, tak? Dobra, Toyota. Zobacz, tu nawet Teslę mamy. Z Toyoty to sytuacja wygląda tak. Mamy tu GT86, w Forza Horizon 4 mamy Subaru, czyli właściwie to jest to samo. Mamy Toyota Hilux, mamy właśnie Supra RZ, mamy starą Celicę, mamy Supra GT Twin Turbo, mamy Celicę, mamy właśnie Tureno, tak? I mamy starą Corollę i Celicę i tyle. Więc myślę, że te samochody się pojawią, no najciekawszymi dla nas chyba to jest Toyota właśnie Supra RZ albo właśnie Tureno. I możemy sobie wziąć na chwilę Tureno. A nie, mam ją chyba zrobioną na drag czy coś. Jest jakiś... A nie, czekaj, to jest ze sklepu, ja już ją prawdopodobnie mam w garażu. Tureno. Więc prawdopodobnie też Tureno zostanie dodana. Tutaj jest ta wyszukiwarka tych samochodów, o Boże. Proszę bardzo, jest Tureno GT Apex. Jeszcze zrobiona jakoś pod drift, nie wiem. Moi drodzy, jeśli podoba wam się ten film, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę oraz suba. No nie wiem, po co ja tutaj łapię drążek zmiany biegów, skoro tutaj biegi nie działają. W każdym razie Tureno myślę, że też się pojawi w Forza Horizon 4, jako że marka Toyoty wraca do Forzy. Wygląda sobie ten samochód w środku, tak? Yeah, classy beach. Dobrze to wygląda. Doskonała, precyzyjna jazda ludzkowa. Nie no, samochód będzie fajny, na pewno będziemy nim coś tam driftować, takim kwadraciakiem. Ja lubię takie, Japońcami w ogóle bardzo fajnie mi się driftuje w Forza Horizon 4, więc tę Toyotkę też sobie pewnie tam zrobię, Suprę do driftu, coś tam potestujemy, nie? Na pewno. Marka Toyota wraca do serii Forza Horizon. Piszcie, co o tym myślicie. Moim zdaniem zajebioza. Zawsze dodatkowe jakieś ciekawe samochody w grze to jest dobra opcja. No na pewno samochody Toyoty były długo wyczekiwane w Forza Horizon 4 i małe szanse były w ogóle na to, że dodadzą Suprę do gry. No bo tam wiadomo, Toyota się wypowiedziała na temat wyścigów nielegalnych i stanowiska na ten temat, więc no szanse na to, że Toyota wróci, były niskie. I teraz właśnie, ciekawe czy Toyota teraz wróci do innych gier wyścigowych, na przykład do Need for Speeda Hita, nie? Fajnie by było, gdyby się pojawiła Toyotka Supra w Hicie. Wątpię, że się pojawi. Acz byłoby to bardzo fajne, kurde, już teraz driftuję, nawet ręcznego nie mam, a już zarzuca. Już coś tam fajnie zarzuca, można sobie kontrolować i się bawić. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. A dziękuję wam, że byliście teraz. Mam nadzieję, że jesteście podekscytowani nowo dodanym samochodem do Forza Horizon 4. Będziemy robić mitęgi toyotowe, nie? Czy nie? Au! Trzymajcie się. Hejka!